Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj powiemy o wypowiedzi pana Stanisława Krajskiego o mszy trydenckiej, którą niedawno zamieścił na swoim kanale YouTube'owym. Zapraszam. Najpierw posłuchajmy tego, co pan Krajski ma nam do powiedzenia. I teraz znowu wracamy do tej myśli podstawowej, którą powtarza ksiądz arcybiskup, że mamy być Chrystusowi, mamy być katolikami, a nie, że jesteśmy taki ruch, inny ruch, taka wspólnota, inna wspólnota. No i coś złego, o tym już parę razy wspominał ksiądz arcybiskup, ja nie pamiętam, czy ja o tym mówiłem, zaczyna się dziać w wielu tych wspólnotach, nazwijmy je jednak trydenckich, no, że one się nie łączą, one nie współpracują bardzo często, zamykają się w sobie i nie mówię, że w każdym przypadku, nie, oczywiście, że nie, ale pojawia się taka tendencja. I pojawiają się jakby takich kilka niepokojących zjawisk, prawda? Znaczy zjawisko pierwsze, nie jestem jak ten celnik, prawda? Czyli my tutaj skupieni wokół mszy wszechczasów jesteśmy pobożni Chrystusowi, a tamto to celnicy, prawda? Szczególnie ci, którzy no nie są trydenccy, prawda? Ci, co chodzą na nowóz, prawda? To, jak to powiedział jeden z przedstawicieli, znaczy ten główny przedstawiciel, ksiądz Stelin, Bractwa Piusa XI, że ci, co chodzą na nowóz, to są albo grzesznicy, albo protestanci, prawda? Bo jak nie wiedzą, że grzeszą, to się protestantyzują, a jeżeli wiedzą, że to jest zła msza, a chodzą dalej na nią, no to są grzesznicy. Już na samym początku widać, że pan Krajski nie za bardzo wie, o czym mówi. Myli nazwę zgromadzenia, o którym w zasadzie mówi. Jest to dosyć zaskakujące, gdyż no jednak w środowisku, które co nieco wie o mszy trydenckiej, chyba Bractwo Świętego Piusa X powinno być jako tako znane. A więc sam ten fakt pokazuje nam, moim zdaniem, że pan Krajski jest w temacie niezwykle jak na kogoś uchodzącego za osobę bardziej tradycyjnie katolicką, niezwykle niezorientowany. Moim zdaniem jest to faktycznie dosyć zaskakujące. Spośród takich osób, które udzielają się w życiu publicznym, wypowiadają się również właśnie na temat mszy trydenckiej, myślę, że bardzo niewiele jest osób, które by nie wiedziały, że Bractwo Świętego Piusa X to Bractwo Świętego Piusa X. Takie pomyłki to się mogą zdarzyć osobom gdzieś tam zupełnie właśnie spoza powiedzmy, że tradycyjnego środowiska. Ksiądz diecezjalny być może nigdy nie słyszał o Bractwie Świętego Piusa X. On może sobie na taką pomyłkę, w cudzysłowie, może sobie na taką pomyłkę pozwolić. Natomiast tutaj człowiek, który nagrywa na ten temat materiał i jeszcze no, ma kontakt nieustanny z arcybiskupem Lęgą, jest niejako no, pewnym autorytetem w takich środowiskach, pewnej części środowisk tradycyjnych, nie wie, że Bractwo Świętego Piusa X to Bractwo Świętego Piusa X. Moim zdaniem jest to bardzo zaskakujące. Teraz pan Krajski nie podaje, do jakiej wypowiedzi księdza Karola Sztalina się odnosi, natomiast wydaje się być oczywistym, że chodzi o wypowiedź z kanału Trudno jest być katolikiem, odpowiedź na pytanie, czy uczestnictwo w nowej mszy jest grzechem. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć prawie w całości ten krótki materiał, abyśmy usłyszeli, co ksiądz Karol faktycznie na ten temat mówił. Jest to bardzo delikatna sprawa, ponieważ aby stać się grzechem, to człowiek musi być do tego przekonany, że wiedzieć z całą pewnością, że cały ten ryt sam w sobie, niezależnie od prowadzącego, jest złym. Jest zagrożeniem dla wiary. I ja po prostu, wiedząc o tym, je tak uczestniczę.
Natomiast możesz być człowiekiem po prostu, który wie, że to jest złym, a nie wie, co ma robić. Narzekam, nie patrzy, już nie uczestniczy w tym, po prostu siedzi tam roztarty. Wtedy nie ma grzechu. Jest po prostu biedny roztarty. Więc zostaw, ja lubię zostawić to zagadnienie arcy skomplikowane. Od kiedy uczestnictwo w największym stanie, że grzechem, to Kościół nawet nie wypowiada się co do innych rytów. To my też nie chcemy po prostu za dużo. To jest sprawa Pana Boga i sumienia. Natomiast, że obiektywnie uczestnictwo w mszy świętej aktywnie uczyni katolika protestanta, to jest fakt. Czyli nawet protestanta według ducha. Straci po prostu wiarę katolicką. Zapomina o największych sprawach wiary i stanie się po prostu tym katolikiem obecnych czasów, który praktycznie wierzy tylko po prostu co chce, który ma mniej więcej taki amalgam protestancko-masoński. Ponieważ kiedy msza święta staje się czymś subiektywnym, jeśli msza święta stanie się obiektem wolnej po prostu inicjatywy kapłanów, no to nie ma granic. Msza święta przez czasów jest ochroniona. Kapłan, biskup, papież, nie rusz w to. Święta rzecz, przynajmniej w tej istoty. Do tego stopnia, że te rubryki tłumaczą człowieku, jak ma się zachować. Wchodzi w obiektywną, w której jest trwała. To jest niezmienność Pana Boga. No mam, że święta, niezmienność Pana Boga do widzenia, wszystko człowiek. I człowiek może robić, co chce. Życie kapłana jest msza święta. Msza święta po prostu jest Chrystus. Chrystus, który wszystko jest dla mojego, dla mnie. I Jezus Chrystus, który przychodzi dla mnie, aby mnie zbawić. Ja mam zaszczyt po prostu Go przekazać innym. Ja mam zaszczyt przez to po prostu otrzymać niebo na ziemi i ziemię do nieba prowadzić przez tą perłę. Najdrogocenniejszą perłę, którą Chrystus zostawił, ja dostałem. Perłę ukryte w polu i chciałbym wszystkim powiedzieć, jaką perłę mamy. Amen. Myślę, że różnica jest oczywista pomiędzy wypowiedzią księdza Karola a cytatem w cudzysłowie, który przytacza pan Krajski. Jest to zupełnie co innego. Ksiądz Karol mówi bardzo wyraźnie, że nowa msza jest zła, to znaczy, że prowadzi długofalowo do protestantyzmu, ale jednocześnie mówi, że człowiek, który jest rozdarty, który widzi wprawdzie, że coś jest nie tak, ale jednak idzie, jest rozdarty, że nie mówimy tam o grzechu i że nie wiemy, w którym momencie człowiek faktycznie popełni grzech, gdy idzie na nową mszę, jaki moment świadomości jest potrzebny, żeby to faktycznie był grzech. To jest moim zdaniem bardzo słuszne podejście. Nie jesteśmy w stanie tego tak w sposób tak prosty, oczywisty rozstrzygnąć. Natomiast ksiądz Karol mówi, że ten człowiek, który już dostrzega, że faktycznie ta nowa msza ma katastrofalne skutki dla wiary, że ten człowiek wtedy, gdy idzie na taką mszę z tą świadomością, że to jest faktycznie coś, co niszczy Kościół, taki człowiek, który idzie, uczestniczy w ten sposób, podpisuje się pod tą mszą, no bo przecież gdy przystępuje się na mszy świętej do komunii, no to siłą rzeczy podkreśla się swoje uczestnictwo, swoją akceptację. Tutaj jakby nie da się tego przeskoczyć. On mówi, że oczywiście wtedy możemy mówić o grzechu. Natomiast kiedy, w jakim momencie to się zaczyna? Człowiek, mówi ksiądz Karol o tym właśnie, człowiek rozdarty, który nie wie, co ze sobą zrobić, który jest gdzieś tam zagubiony, on na pewno nie zgrzeszał tak po prostu, a dlatego właśnie, bo ja nie wiem, co zrobić. Jest to sytuacja bardzo trudna, bardzo skomplikowana i wyraz temu daje ksiądz Karol. A więc bynajmniej nie mówi on, że ci, co chodzą na nową mszę, to są albo grzesznikami, albo protestantami. To jest przekłamanie i moim zdaniem, obiektywnie rzecz biorąc, jest to oszczerstwo. Ksiądz Karol nie mówi, że ci, którzy chodzą na nową mszę, są albo grzesznikami, albo protestantami. Mówi o tym, że większość tych, którzy dostrzegają pewne problemy, pewnie jest rozdarta. Mówi o tym, że może być taki przypadek, gdy człowiek zgrzeszy faktycznie. Ten człowiek, który jest już w pełni świadomy, wie, że to jest niszczenie naszej wiary, a jednak mimo wszystko bierze w tym udział. Natomiast bynajmniej nie wynika z tej odpowiedzi, że to jest właśnie jakaś ogromna ilość, ogromny procent wiernych. I dwa, mówi o tym, że człowiek, że obiektywnie rzecz biorąc, ten nowy ryt będzie ludzi prowadził do
protestantyzmu, będzie z czasem ich wiarę protestantyzował. To jest zupełnie co innego niż powiedzieć, że ci, co idą na nową mszę, to są albo grzesznicy, albo protestanci. Ci, którzy chodzą na nową mszę, bo nie zdają sobie jeszcze sprawy z tego, że jest ona zagrożeniem dla wiary, ich wiara po prostu będzie się protestantyzowała. Będzie kształtowana powoli na sposób protestancki. Co nie znaczy, że można już w tej chwili nazwać ich protestantami. To jest zupełnie co innego. Taki człowiek, który chodzi na nową mszę w dobrej wierze, nie zdając sobie sprawy ze wszystkich tych problemów, może coś tam dostrzega, no ale właśnie nie zdaje sobie sprawy, jak najbardziej może być jeszcze dobrym katolikiem. Natomiast długofalowo jego wiara będzie się protestantyzowała, to znaczy nowa msza będzie go ciągnęła w tą stronę, być może będą inne czynniki, które będą go odciągały. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, ta nowa msza będzie jego wiarę protestantyzowała, będzie go ukierunkowywała powoli albo szybciej, to zależnie od okoliczności, właśnie w tym kierunku. To jest to, co ksiądz Karol mówi, to jest zupełnie co innego. I jak już wspomniałem, moim zdaniem pan Krajski dopuścił się tutaj publicznego oszczerstwa. To nie jest powiedziane w tych słowach księdza Karola. Jeśli odnosi się pan do innych słów księdza Karola, to należy podać, do jakich konkretnie. Natomiast mi nie są znane żadne inne publiczne wypowiedzi księdza Karola, które mogłyby brzmieć chociażby do tego podobnie. Także uważam, że ta wypowiedź pana Krajskiego jest w zasadzie skandaliczna. Najpierw wydaje się, że nie wie zupełnie, o czym mówi. Jak już wspomniałem, myli nazwę bractwa, no bractwo, które w środowisku jest jednak bardzo dobrze znane. Nie w całym szerokim spektrum Kościoła w Polsce, ale jak najbardziej wśród tych osób, które się tym interesują, jest jednak bardzo dobrze znane. A później przekręca te słowa naszego przełożonego dystryktu, przekręca te słowa w sposób no bardzo je przekłamujący, nadający im zupełnie inny sens. Wtedy faktycznie, gdybyśmy tak mówili teraz, a ci, co idą na nową mszę, albo grzesznicy, albo protestanci, to jest faktycznie gorszące, to by było faktycznie takie wynoszenie się ponad innych. Natomiast my mówimy o poziomie zupełnie obiektywnym, mówimy, uwaga, dlatego i dlatego nowy rytm mszy świętej będzie prowadził wiernych w stronę wiary protestanckiej, będzie ich odciągał powoli od wiary katolickiej. To wynika obiektywnie z samego rytu, z tego, jak został on stworzony. To jest teza, którą bractwo nieustannie stawia. Dla zainteresowanych polecam mój materiał Modernizm a nowa msza. Myślę, że dosyć wyraźnie to tam wyjaśniłem, dlaczego tak uważamy. A więc taka jest nasza teza. Jest to teza obiektywna. Zupełnie nie ma to nic wspólnego z tym, że my uważamy się za lepszych niż ktokolwiek inny. Znowu, to jest po prostu obraźliwe. Gdy teraz pan Krajski mówi, że bo właśnie tradycjonaliści to uważają się za właśnie takich jak ten faryzeusz, który ja dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak ten celnik. I mówi, jako przykład podaje wypowiedź księdza Karola, czyli no dosłownie oskarża nas tutaj o taką głęboko niemoralną postawę. Nie wiem, czy pan Krajski, mam nadzieję, wydaje mi się, że powinien zdawać sobie z tego sprawę, że publiczne rzucanie takich oskarżeń, tak, że ktoś ma niemoralną postawę, jest rzeczą bardzo poważną. I takie rzucenie oskarżenia bez wystarczających powodów, publicznego oskarżenia, może być grzeszne i nawet pod pewnymi warunkami może być to nawet grzech ciężki. To są rzeczy bardzo poważne i nie wolno tak po prostu rzucać sobie oskarżeniami na podstawie moich jakichś tam domysłów, tak? A tutaj nie wie nawet, jak nazywa się organizacja, którą oskarża, o rzeczy bardzo, bardzo poważne, tak? Że jesteśmy właśnie jak taki faryzeusz, który pogardza innymi ludźmi. Nie, my mówimy, uwaga, nowy rytm jest niebezpieczny, będzie prowadził w złą stronę. I nie mówimy tutaj, a my jesteśmy lepsi, oni są gorsi. Nie, mówimy, ten rytm jest dobry, ten rytm jest zły. To są rzeczy obiektywne, na które podajemy argumenty. Można z tymi argumentami polemizować, dlaczego zawsze w moich materiałach zapraszam. Chętnie będę tutaj ze wszystkimi dyskutował. Ten materiał, o którym mówiłem, Modernizm a nowa msza, jest zaproszeniem do dyskusji, do różnych księży, aby jak najbardziej podejmowali tą polemikę, jeśli ktoś czuje się na siłach, aby bronić nowej mszy, wskazywać, że wcale nie jest ona dzieckiem modernizmu, że wcale nie prowadzi do protestantyzmu. Zapraszam, jestem gotów do dyskusji na ten temat. Nikt do tej pory się do tej dyskusji nie stawił. Jak najbardziej
uważam, że jest to rzecz, o której powinniśmy dyskutować, która powinna być właśnie w Kościele tematem do dyskusji. Ja uważam, że współcześnie Kościół po prostu woli to zamiatać pod dywan, udawać, że takich argumentów nie ma i zbywać się tylko takim, że a, oni są poza Kościołem, to w ogóle są jacyś schizmatycy, czyli znowu zamiatać to takimi obelgami. I trochę się obawiam, że te słowa pana Krajskiego wpisują się w tą narrację. On nie wie, o kim mówi, a jednak nie przeszkadza mu to rzucić naprawdę ciężkich oskarżeń, niezgodnych z samą wypowiedzią księdza Karola, nie pasujących w ogóle do naszej postawy, tak jakby chciał właśnie gdzieś tam, a nie, oni to są tacy właśnie jak ten faryzeusz, i tak zamieść ten temat pod dywan. Uważam, że jest to głęboko gorszące. Ja jestem szczerze zdegustowany tym materiałem i uważam, że pan Krajski popełnił tutaj rzecz głęboko niestosowną. Wypowiedział się w sposób skandaliczny, gorszący i obraźliwy wobec nas. Teraz jeszcze zupełnie inny temat. Pod jednym z materiałów ktoś zaproponował, aby odmawiać nowennę w intencji impaktora, z którym ateisty, z którym dyskutowałem niedawno publicznie, na żywo. Mi się ten pomysł bardzo podoba. Uważam, że jest to pomysł niezwykle katolicki. Tak właśnie powinni się katolicy zachowywać, to znaczy powinni w obliczu tych, którzy nie wierzą, którzy też jakby chcą o tym rozmawiać, o tematach wiary, katolicy powinni raz dawać świadectwo swojej wierze i dwa modlić się, ofiarować za tych, którzy nie wierzą, których do Chrystusa trzeba przyprowadzić. Naszym obowiązkiem jest troska o zbawienie dusz, chcemy każdą duszę do Chrystusa przyprowadzić, dlatego bardzo mi się ten pomysł podoba. Ja będę taką nowennę odmawiał od 8 lipca do 16 lipca. 16 lipca to jest święto Matki Bożej z Góry Karmel. Przez te 9 dni od 8 do 16 lipca będę odmawiał część bolesną Różańca Świętego, prosząc przede wszystkim świętego Tomasza Apostoła, tego, którego sam mój rozmówca nazwał tym jedynym sceptykiem w Piśmie Świętym, prosząc świętego Tomasza Apostoła o łaskę wiary, o nawrócenie, o światło, o rozpoznanie prawdy dla mojego rozmówcy, jak również do wszystkich tych ateistów, którzy ten materiał oglądali, którzy tej debaty słuchali. Od 8 do 16 lipca i wszystkich zachęcam, zapraszam do udziału w tej nowennie, część bolesna Różańca Świętego, w tej intencji, o której przed chwilą powiedziałem, od 8 do 16 lipca. Bardzo serdecznie zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.